Zasolenie gleby ogranicza wzrost roślin ze względu na obecność rozpuszczalnych soli w glebie, które zatrzymują wodę mocniej niż rośliny są w stanie ją wydobyć. W rezultacie wiele roślin będzie wykazywało objawy suszy, ale gleba jest często stosunkowo wilgotna. Zasolenie może powstać naturalnie, zasolenie pierwotne lub być spowodowane działalnością człowieka, zasolenie wtórne. Naturalnie występujące zasolenie wynika z długotrwałego, ciągłego odprowadzania zasolonych wód gruntowych. Zasolenie wywołane działalnością człowieka jest wynikiem działalności człowieka, która zmieniła lokalne wzorce przepływu wody na danym obszarze. Zasolenie gleby to termin oznaczający nadmierną kumulację w glebie soli mineralnych. Zasolenie gleby to problem, który najczęściej pojawia się w ogrodach znajdujących się na terenie dużych aglomeracji miejskich. Jeśli występuje przez dłuższy czas, może doprowadzić do wymierania roślin na skutek trudności z pobieraniem składników odżywczych z ziemi. Proces ten w dłuższym okresie czasu prowadzi do obumierania roślin na skutek zakłócenia ich gospodarki wodnej. Co to jest zasolenie gleby i jak powstaje? Zasolenie gleby to nadmierna akumulacja sodu, potasu, magnezu, chloru, siarczanów, węglanów i dwuwęglanów. Miara zasolenia gleb to ilość zawartości soli w wodzie glebowej. Wyrażona jest w gramach na litr wody. Zasolenie gleby może być spowodowane naturalnym gromadzeniem się soli w glebie lub efektem niewłaściwej działalności człowieka prowadzącej do powstawania gleb słonych. Więc do zasolenia gleby dochodzi głównie, gdy przynawozimy nawozami mineralnymi. Stosowanie zbyt dużych dawek nawozów mineralnych na terenach rolniczych oraz w uprawach szklarniowych, zanim zaczniemy je stosować, powinniśmy ustalić rzeczywiste potrzeby gleby i wykorzystywać jedynie te nawozy, które zawierają tylko niezbędne składniki odżywcze. Uważajmy także, by nie zwiększać dawki preparatu. Podlewanie roślin wodą z nadmierną zawartością kationów i anionów NaCl, NO2K i SO4. Szkodliwe też jest odśnieżanie przy użyciu soli. Posypując solą ogrodowe alejki czy chodniki, doprowadzamy do zniszczenia traw i roślin. Możemy w tym przypadku zastąpić sól piaskiem. Niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin. Unikajmy nadmiernego, częstego używania środków chemicznych w celu wyeliminowania chwastów i szkodników. Nie należy również wylewać resztek niewykorzystywanego nawozu do gleby. Wpływ zasolonej gleby na rośliny. Skutkiem zasolenia gleby jest tak zwana susza fizjologiczna. W praktyce jest to nic innego jak niemożność pobrania z gleby składników odżywczych, mimo tego, że są one dostępne. Poszczególne pierwiastki znajdujące się w ziemi są blokowane, ponieważ tworzą związki nieprzyswajalne dla roślin. Pierwszym objawem będzie ich powolne obumieranie, postępujące od wierzchołka do dołu. Najpierw dotknie to ich liści, zaczną brunatnieć i usychać. Z czasem problem obejmie również korzenie, powodując, że staną się słabsze i mniej rozbudowane. Zasolenie gleby rozwija się, gdy nadmiar wody z dobrze osuszonych stref nawożenia przemieszcza się i gromadzi w niedoskonałych lub słabo osuszonych strefach. Nagromadzenie nadmiaru wody powoduje wprowadzenie rozpuszczonych soli do strefy korzeniowej. Stężenie tych soli zmniejsza ilość dostępnej wody, w związku z czym rośliny próbujące rosnąć na obszarach zasolonych nie są w stanie pobrać wystarczającej ilości wody do wzrostu. Zasolenie gleby może być trudne do zauważenia z sezonu na sezon, ponieważ wpływa na niewilgotność. W latach wilgotnych następuje wystarczające wymywanie i rozpuszczanie soli, także nie są one widoczne na powierzchni gleby i możliwy jest pewien wzrost roślin. Jednakże nadmiar wody otrzymywanej w latach wilgotnych z biegiem czasu przyczynia się do ogólnego problemu zasolenia. W suchych latach zwiększone parowanie wysusza glebę i wyciąga sole na powierzchnię gleby, tworząc białe skorupy soli. W latach suchych sole są dobrze widoczne, a na dotkniętych obszarach plony są niewielkie lub żadne. Na glebach nadmiernie zasolonych dochodzi do zakłócenia gospodarki wodnej roślin. Z gleby zasolonej roślinom jest trudno pobierać wodę i składniki mineralne, mimo że te składniki w glebie się znajdują. Powstały stres oksydacyjny, czyli tzw. susza fizjologiczna, skutkuje brunatnieniem, zasychaniem i przedwczesnym opadaniem liści. Prowadzi również do obniżenia zdolności kiełkowania, asymilacji CO2, a w rezultacie do obniżenia zawartości chlorofilu w liściach i zahamowania wzrostu roślin. Zasolona gleba prowadzi przede wszystkim do zaburzenia pobierania wody i składników pokarmowych, co przekłada się na zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin, a przez to prowadzi do ograniczenia plonu. W skrajnych przypadkach duże stężenie soli może doprowadzić do śmierci roślin, ale tu dużo zależy od tolerancji poszczególnych gatunków i odmian.
Zasolenie prowadzi także do zniszczenia koloidów glebowych, a także wymycia magnezu i wapnia, co oznacza zwiększone zagrożenie erozją i skutki widoczne w kolejnych sezonach. Wrażliwość roślin na zasolenie gleby zależy od wielu czynników, m.in. od gatunku, a nawet odmiany rośliny, fazy rozwojowej czy warunków klimatycznych i glebowych. Najwrażliwsze na zasolenie gleby są młode siewki. Z czasem roślina tworzy mechanizmy obronne. Za rośliny odporne na zasolenie podłoża uważa się m.in. rokitnik, berberys, sumak, klon polny, głóg ligust pospolity, buraka pastewnego i cukrowego, konieczynę i jęczmień, a także warzywa i rośliny sadownicze, szparagi, szpinak, pomidory, brokuły, kapusta czy jabłko. Popularne zboża, kukurydza czy ziemniaki są gatunkami umiarkowanie wrażliwymi i w ich przypadku objawy pojawiają się dopiero przy większych stężeniach soli. Szczególnie wrażliwe na zawartość soli w glebie są paprocie ogrodowe, iglaki, azalie, różaneczniki, a także wiele drzew i krzewów owocowych oraz warzyw, jak słoneczniki, soja, kukurydza, groszek, fasola, ziemniaki, marchew, cebula, truskawki czy maliny. Odporność na zasolenie w przypadku kiełkowania roślin, jęczmienia, pszenicy i żyta jest duża, natomiast kukurydzy i fasoli jest bardzo słaba. Sprawdź, czy rośliny nie rosną słabo. Czy występuje jasno-szare lub białawe zabarwienie na powierzchni gleby? Sprawdź obszary, które wymagają dłuższego wysychania i wzrost chwastów tolerujących sól, jak jęczmień włóśnikowaty, kochnia, ostoprec rosyjski. Jak zmierzyć zasolenie gleby? Określ, czy problemem jest zasolenie, pobierając próbki gleby zarówno z obszarów dotkniętych, jak i nienaruszonych. Złożone pobieranie próbek gleby może nie zapewnić dokładnego pomiaru ogólnego poziomu zasolenia pola. Aby ocenić podejrzany obszar pola pod kątem zasolenia, pobierz próbki gleby w odległości od 0,5 metra od dotkniętego obszaru i przyszłego obszaru niezagrożonego. Aby ocenić podejrzany obszar pod kątem zasolenia, pobierz próbki gleby w odległości od 0,5 metra od dotkniętego obszaru i przyległego obszaru niezagrożonego. Jeśli chcesz zmapować całe pole pod kątem jego stanu zasolenia, możesz skorzystać z pomiarów pośrednich przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Określ źródło zasolenia. Wykop dół w glebie zarówno na obszarach dotkniętych, jak i nienaruszonych. Sprawdź obecność cząstek soli i węglanów za pomocą rozcieńczonego kwasu solnego, HCl. Ponieważ rozpuszczalne sole są bardziej mobilne niż węglany, można to wykorzystać do określenia kierunku ruchu wody. Zainstaluj studnie obserwacyjne i piezometry, aby zidentyfikować wilgotne i suche miejsca. Zasolenie gleby oznacza się w laboratoriach metodą konduktemoryczną, czyli mierząc elektryczną konduktywność pasty glebowej otrzymanej przez zmieszanie gleby z wodą destylowaną. Dla celów ogrodniczych, dla pomiarów stosuje się przenośny miernik przewodności, a stężenie soli w glebach i podłożach podawane jest w gramach NaCl na 1 decymetr sześcienny gleby. Obecność rozpuszczalnych soli w podłożu, w wodach gruntowych, wysoki poziom wody gruntowej w promieniu 1,8 m od powierzchni gleby może powodować przedostawanie się rozpuszczalnych soli do strefy korzeniowej gleby w wyniku ruchu wody w górę. Zjawisko to wzrasta, gdy tekstura gleby staje się delikatniejsza. Według badań i analiz szacunkowy wzrost kapilarny wody nad poziomem gruntu w glebie wygląda następująco. Bardzo gruby piasek to 2 cm. Gruby piasek 4,1 cm, średni piasek 8,1 cm, drobny piasek 17,3 cm, bardzo drobny piasek 40,6 cm, muł 101,6 cm. Glina to ponad 101,6 cm. Zasolenie może występować w kilku różnych postaciach. Najczęstszy rodzaj zasolenia wynika z nadmiaru dowolnego rodzaju soli w glebie, ograniczającego dostępność wody dla roślin. Powoduje to wysoką przewodność elektryczną, czyli miarę rozpuszczalnych soli w glebie. Wraz ze wzrostem stężenia soli rozpuszczalnych wzrasta elektryczność ekstraktu glebowego. Inna forma zasolenia występuje, jeśli sole sodowe są dominującym rodzajem soli. Stosunkowo niewielka ilość soli sodowych może negatywnie wpływać na strukturę gleby i tworzyć w niej stan sodowy, ale niekoniecznie musi mieć wysoką przewodność elektryczną. Często określa się te warunki jako alkaliczne. Stężenie sodu w stosunku do wapnia i magnezu w glebie nazywane jest współczynnikiem adsorpcji sodu, SAR. SAR jest miarą sodyczności gleby.
Ekstrakty wodne z gleby o wartościach mniejszych niż 13 wskazują, że gleba ma problem z sodem. Nawet przy wartościach mniejszych od 8 zdarzają się przypadki, gdy stosunkowo wysokie stężenia sodu w stosunku do wapnia i magnezu powodują dyspersję cząstek gliny, czyli załamanie strukturalne gleby i zablokowanie porów gleby, co zmniejsza szybkość infiltracji i zwiększa potencjał erozji. Diagnoza gleb niezasolonych i zasolonych wykazuje, że w glebie niezasolonej rośliny strączkowe i warzywne przy SAR wyższych niż 13 wykazały mniejszy wzrost wraz ze wzrostem EC, czyli wzrostem zawartości rozpuszczalnych soli w glebie. Przy zjawisku sodowym wszystkie rośliny przy wysokim EC był niewielki lub żaden wzrost roślin. pH w tym przypadku może wynosić mniej niż 8,6. Może też występować mieszanka obu wariantów. Powyższe wartości należy traktować jako wskazówkę przy określaniu obecności i intensywności zasolenia w glebie. Gdy wartość EC lub SAR zbliżają się do tych wartości krytycznych, może występować wpływ na wydajność upraw. Na skutki zasolenia gleby wpływa w pewnym stopniu tekstura gleby, zawartość materii organicznej, wilgotność gleby i tym podobne. Jak więc zapobiegać zasoleniu gleby? Jednym ze sposobów walki z zasoleniem gleby jest bardzo obfite podlewanie. Jeśli wody będzie dużo, szkodliwe związki zostaną wypłukane z jej powierzchni w głąb ziemi, tam gdzie nie będą dostępne dla korzeni roślin. Nie jest to jednak proste do wykonania, gdyż potrzebne są ogromne ilości wody, nawet 100 do 250 dm sześciennych na 1 m kwadratowy. Dlatego też najczęściej stosuje się tę metodę w profesjonalnych szklarniach. Aby zapobiec nadmiernemu zasoleniu gleby, należy przede wszystkim w racjonalny sposób stosować nawożenie mineralne, unikać używania soli w zimowym utrzymaniu dróg i ścieżek, a także stosować nawozy organiczne w celu poprawy struktury gleby. Dla zalecanych nawozów organicznych możemy zaliczyć kompost, obornik, zarówno świeży, przekompostowany, jak i dostępny w sklepach ogrodniczych obornik granulowany, bydlęcy oraz obornik kurzy, a także biohumus. Jak zatem zmniejszyć zasolenie gleby w ogrodzie? Zasolenie gleby można obniżyć zaczynając od wapnowania gleby przy zastosowaniu nawozów wapienno-magnezowych. Można zastosować np. granulowane wapno kredowe z magnezem lub dolomit. Zasolenie gleby można również obniżyć mieszając ziemię z gipsem w proporcji kilkanaście ton gipsu na hektar. Dzięki temu związki soli co prawda nie znikną zupełnie z gleby, lecz staną się nietoksyczne i przyswajalne dla roślin. Jeśli problem z zasoleniem nie jest jeszcze poważny, wystarczy nawet wymieszanie ziemi z nawozem wapniowym. W przypadku występowania zasolonych gleb na małych głębokościach wystarczy wykonanie głębokiej orki. Rekultywację gleby silnie zdegradowanej rozpoczyna się od sadzenia roślin odpornych na zasolenie, aż do stopniowej poprawy przepuszczalności gleby. W szczególnie ciężkich przypadkach używa się rozcieńczonego kwasu siarkowego w celu rozpuszczenia węglanu wapnia zawartego w glebie. W praktyce zwiększa to przepuszczalność i agregację gleby, a powstały w roztworze glebowym siarczan sodu jest wypłukiwany. W rolnictwie prowadzi się modyfikację metod upraw na glebach zasolonych. Na przykład na nawadnianych polach rośliny uprawne dotychczas na szczytach brust sadzi się je w połowie wysokości. Dzięki temu korzenie wykorzystują wodę, podczas gdy akumulacja soli jest najsilniejsza w górnej części grzbietu, z dala od systemu korzeniowego. Nawadnianie upraw nie tylko zaspokaja potrzeby roślin, ale także utrzymuje grawitacyjny przepływ wody w glebie i usuwa nadmiar soli ze strefy korzeniowej. Jeśli wody będzie dużo, szkodliwe związki zostaną wypłukane w głąb ziemi, czyli tam, gdzie nie będą dostępne dla korzeni roślin. Na glebach o gorszej przepuszczalności zasolenie można zmniejszyć przez dodawanie substancji organicznej ubogiej w przyswajalne formy składników mineralnych. Takim dodatkiem może być torf ogrodniczy, nieprzekompostowana kora ogrodowa, trociny z drzew iglastych, kompost z kory bukowej, słoma lub mieszaniny różnych frakcji węgla brunatnego. W zależności od stopnia zasolenia gleby należy stosować w przeliczeniu na 20-centymetrową warstwę ziemi około 10-50% substancji organicznej. Zdecydowanie lepiej zapobiegać niż próbować odwrócić zmiany, które już zaszły. Możemy ograniczyć ryzyko zasolenia swoich gleb racjonalnie stosując nawozy mineralne, co w obecnym sezonie ponadto warto stosować nawozy organiczne, a także wapienno-magnezowe, które nie tylko dostarczają składniki pokarmowe, ale też korzystnie oddziaływują na strukturę gleby.
prowadź roczne rejestry plonów i opadów w sezonie wegetacyjnym. Korzystając z technologii GPS, utwórz punkty odniesienia dla powtarzalnych badań gleby w celu monitorowania zmian w zasoleniu gleby. Jeśli zainstalowano studnie inspekcyjne lub piezometry, należy monitorować poziom wody gruntowej przez cały sezon wegetacyjny, aby określić, czy poziom wody się obniża. Jeśli poziom zasolenia nie zmniejszy się, może zaistnieć potrzeba rozważania innych strategii zarządzania. Zdecydowanie nowatorską metodą, aby poprawić jakość gleby, ale coraz częściej spotykaną, jest stosowanie mikroorganizmów roślinnych. To obiecujące rozwiązanie. W świetle tych wyzwań wykorzystywanie niektórych organizmów zamieszkujących rizosferę roślin lub zamieszkujących korzenie roślin halofitycznych, które mają również właściwości promujące wzrost roślin, jako obiecująca strategia mająca na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych roślin do warunków stresowych wywołanych zasoleniem. Te pożyteczne drobnoustroje roślinne odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu stresu solnego poprzez wytwarzanie osmoprotektanty, przeciwutleniacze, enzymy deminazy ACC, hormony, egzopolisacharydy, kwasy organiczne, tlenek azotu, siderofory. Jednocześnie mogą sprzyjać zwiększonej dostępności składników odżywczych. Wykazano, że późniejsze zaszczepienie roślin uprawnych takimi odpornymi na sól bakteriami promującymi wzrost roślin zwiększa wzrost roślin i plony na glebach zasolonych. Penicillium wspomaga wzrost roślin. Bionawozy oferujące takie korzyści jak poprawa żyzności gleby, zwiększona dostępność składników odżywczych, ochrona przed patogenami przenoszonymi przez glebę, zwiększona tolerancja na stresy biotyczne i abiotyczne oraz mniejsze zanieczyszczenie środowiska w porównaniu z nawozami chemicznymi stanowią zrównoważone podejście do ulepszania gleby. Na szczególną uwagę zasługuje penicillium, grzyb glebowy znany z korzystnego wpływu na zdrowie gleby, szczególnie w zakresie łagodzenia zasolenia gleby w rolnictwie. Penicillium może rozwijać się w warunkach dużego zasolenia, co czyni go odpowiednim kandydatem do rozwiązywania problemów związanych z zasoleniem. Grzyb ten ma zdolność zmieszania pobierania soli, w tym sodu i chloru, poprzez korzenie roślin, łagodząc w ten sposób szkodliwy wpływ zasolenia na wzrost roślin. Zasolenie gleby często prowadzi do braku równowagi i zmniejszonej dostępności niezbędnych składników odżywczych dla wzrostu roślin. Penicillium może rozpuszczać i mobilizować składniki odżywcze w glebie, czyniąc je bardziej dostępnymi dla roślin i łagodząc niedobory składników odżywczych spowodowane stresem zasolenia. Łagodząc niekorzystny wpływ zasolenia gleby, penicillium sprzyja lepszemu wzrostowi i rozwojowi roślin, wzmacniając ogólne procesy fizjologiczne w roślinach i prowadząc do zwiększonych plonów, zwiększonej tolerancji na stres i bardziej efektywnego wykorzystania zasobów. Interakcja między mikroorganizmami pożytecznymi dla roślin a roślinami żywicielskimi przynosi wiele korzyści, w tym zwiększoną tolerancję na stres, modyfikację korzeni, poprawę cech jakości gleby, zwiększone pobieranie składników odżywczych i tłumienie patogenów. Należy zauważyć, że skuteczność penicillium w zwalczaniu zasolenia gleby może się różnić w zależności od konkretnych warunków glebowych i środowiskowych. Dlatego też zaleca się skonsultowanie się z ekspertami w dziedzinie rolnictwa lub lokalnymi służbami doradczymi w celu uzyskania wskazówek dotyczących jego zastosowania i przydatności w konkretnym systemie rolniczym. Zrównoważone rozwiązania, takie jak mikroorganizmy rolnicze w zintegrowanym zarządzaniu żyznością gleby, naturalna ochrona roślin i bionawozy stanowią potężne narzędzie dla naturalnego i zrównoważonego rolnictwa, zapewniające wysokiej jakości plony i zdrowie różnych form życia.